Dzień dobry, Krzysztof Repiński, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę o... A dzisiaj w studiu moimi gośćmi są pani Renata Zapart-Kornas. Dzień dobry, czuwaj. I Karolina Kornas. Czuwaj, dzień dobry. No jak się państwo już zdążyliście zorientować, to są harcerski. Pani Renata jest komendantem chówca ZHP Tczew, a pani Karolina pełni w chówcu Tczew rolę, funkcję instruktora. Dokładnie. A tak dokładnie, to spotkaliśmy się, żeby zaprezentować działania tczewskich harcerzy, żebyście opowiedziały o tym, jaki jest tczewski chówiec, no i przede wszystkim powiedzieć, zaznaczyć, że macie jubileusz 85-lecia. Tu z góry wyjaśnię, że tak wstępnie, oficjalnie zacząłem od per pani, ale harcerstwo to partnerstwo i pozwolimy sobie trochę luźniej rozmawiać. Renato, powiedz może jako komendantka o tym jubileuszu 85-lecia istnienia. W jaki sposób ten jubileusz staracie się uświetnić w tym roku? Tak, to jest bardzo taki już godny jubileusz. Mamy z tej okazji wiele takich różnych działań,myśmy zaproponowali naszym harcerzom i też rodzicom i wszystkim tym, którzy nas wspierają w naszych działaniach codziennych. Było ognisko, które na początku września, które tak po harcersku chcieliśmy pokazać, jak to harcerze też chcą w jakiś taki specyficzny sposób, inny niż jakaś. To była taka pokazywa impreza, chcieliście pokazać w mieście. Tak, chcieliśmy pokazać, że harcerze nadal pamiętają o tym, że się jeździ do lasu, że się śpiewa piosenki przy ognisku, że się ogniska rozpala, żeby to było takie właśnie troszkę bardziej na luzie niż poprzednie nasze rocznice, które były takie bardziej oficjalne, takie w auli, jak i gdzieś tam na scenie. No jednak młodzież boi się sceny, więc tutaj woleliśmy taką bardziej luźną wersję naszych obchodów. Mamy jeszcze apel, który jest taki, będzie bardziej oficjalny. Tak, w tym tygodniu będzie apel i będziemy tam już bardziej tak oficjalnie z musztrą. To jest chyba ten jeden z ważniejszych elementów tego jubileuszu. Tak, to będzie taki kulminacyjny. Ale wcale nie końcowy, moment. Tak? Nie. Końcowy nie, dlatego że jeszcze chcemy, żeby jednak młodzieży się utrwaliła nasza rocznica i chcemy jeszcze różne konkursy przeprowadzić, żeby im troszeczkę w pamięci zapadła Karolina, ta data. Karolina, co będzie na tym apelu? Na pewno harcerska musztra. Będziemy również wspominać tych instruktorów, którzy przyczynili się do tego, że harcerstwo trwa od 85 lat na terenach Tczewa. Oraz będzie takie docenienie tych, którzy działają aktualnie, czyli naszych drużynowych instruktorów, którzy tworzą ten chówiec. Mm-hmm. No to powiedzmy trochę o historii harcerstwa w Tczewie. No bo tak to można chyba pod ogólnym pojęciem też określić. No może jakieś daty istotne? 85 lat temu? Co to wtedy się tak, wydarzyło? Tak, 85 lat temu, dokładnie 9 listopada 1931 roku, komendant chorągwi pomorskiej wydał rozkaz powołujący chówiec Tczew. To był wtedy chówiec męski, harcerzy. Co ciekawe, myśmy się wcześniej łączyli, podlegaliśmy pod chówiec Starogard Gdański, który troszeczkę wcześniej rozpoczął swoją działalność i więcej tam było harcerzy, mężczyzn. Ale co ciekawe, nasz chówiec na naszym terenie w tym czasie mniej więcej powstawały drużyny żeńskie i chówiec żeński powstał pierwszy na terenie Tczewa, a później dopiero harcerki ze Starogardu odłączyły się od naszego chówca żeńskiego. Także ale generalnie jest to pierwszy moment właśnie powstanie chówca. Taki formalny. Tak, formalnie, gdzie zostało powołane, zostało powołana komenda i wszyscy. Ale rozumiem, że tak naprawdę to w Tczewie harcerze byli jeszcze wcześniej. Tak, harcerze byli już nawet na koniec lat, początku wieku, tak jak w 18-17 roku już słyszymy o wzmiankach o tym, że były już jakieś tam grupy harcerskie. Dopiero w 20 latach powstało kilka już drużyn takich prężnie działających, dlatego w 31 roku postanowiono właśnie założyć chówiec.
No, jesteśmy w tej trudnej sytuacji, że musimy w kilku minutach chociaż opowiedzieć cokolwiek o historii tczewskiego chówca. My wiemy, że niedawno przecież nawet bardzo dobra publikacja, cała książka powstała na temat waszego chówca. No ale powiedzmy, zaznaczmy może kilka chociaż nazwisk, bo przecież harcerstwo to ludzie przede wszystkim. Kto tak najbardziej się może wyróżnił, odznaczył, albo może jakieś wydarzenia, a może nasz tczewski chówiec jest jakiś specyficzny, czymś się wyróżnia od innych? Myślę, że to jest właśnie specyfika ludzi. U nas bardzo prężnie działało żeglarstwo, mimo że tylko mamy Wisłę, nic więcej. Coś o tym wiem, tak? Bo byłem w drużynie wodniackiej. Tak? Dużo osób było w tych drużynach żeglarskich właśnie i wodnych. I spływy żeglarskie. Tak, i tutaj bardzo prężnie działało mnóstwo. I tutaj wymieniać nazwisk by trzeba było bardzo dużo, bo naprawdę jest szereg ludzi, którzy działali i prężnie działali i rozwijali to harcerstwo. Ale no przede wszystkim wyróżniamy się tym, że mamy orkiestrę, harcerską orkiestrę dętą. Obecnie to jest jedyna harcerska orkiestra dęta, która jest, no, reprezentuje nas jako chówiec w wielu miejscach. Czyli nie ma w całym kraju, harcerze nie mają takiego zespołu dętego? Nie, jako typowo tylko harcerzy nie ma takiej więcej orkiestry. To jest też taki element nawet charakterystyczny, nie tylko dla chówca, ale dla całego miasta, myślę. Tak, dla całego miasta to jest, tak. Jeżdżą zawsze na koncerty w mundurach harcerskich i po prostu no, widać, że to jest harcerska orkiestra. Dobrze, a jakieś może ciekawsze wydarzenia, albo gdzie najczęściej trzewianie, trzewscy harcerze się wybierali? No już tutaj padło o tych żaglówkach, o tych żaglach, tak. No bo to wiadomo. To były raczej tutaj kierunki nasze, pomorskie? Tak, z tego co z historii tak zdążyłam przeanalizować, bo niestety nasza historia jest bardzo uboga, znaczy w dokumenty chówiec się przenosił wielokrotnie z jednej do drugiej siedziby i niestety wiele dokumentów gdzieś tam zostało zawieruszonych. Możliwe, że instruktorzy przechowują u siebie w domach, gdzieś w szafach, więc wiemy, że na pewno te dokumenty gdzieś są. I tutaj z tego co wiemy, to na pewno tutaj na teren kociewski wyjeżdżali, nad jeziora wszystkie i ocypel i wszelkie tutaj te jeziora, które tak naprawdę można było na nich pływać żaglówkami, które notabene harcerze sami budowali, więc to tak. Było tak wspaniale. Remontowali, budowali, zgadza się. Zanim zaczniemy omawiać trochę wasz chówiec, czyli mówić i o działaniach, i o tym, gdzie działacie, i w jaki sposób, ja chciałbym najpierw zapytać o ideę harcerstwa, skautingu. Generalnie w Polsce, czy nawet i na świecie, czy w tych trudnych czasach, ja uważam, że to są trudne dla harcerstwa czasy, gdzie mamy wszechobecny internet, smartfony, konsole do gier, komputery i tak dalej, czy jeszcze młodzież, czy jeszcze dzieci widzą w harcerstwie jakieś oparcie, czy chętnie chcą uczestniczyć w tych zajęciach i utożsamiać się z harcerstwem? Tu młodzieży oddam głos. Na pewno widzą. No, misją harcerstwa jest wychowanie do życia w społeczeństwie. Robimy to poprzez wszechstronny rozwój, czyli nie tylko żaglówki, nie tylko bieganie po lesie, ale również korzystanie z tych nowych technologii, czy to komórek, tabletów, czy również komputerów. Więc to jest ten element, dzięki któremu udaje nam się ściągnąć dzieciaki do drużyn, ale przede wszystkim też rodziców, którzy albo byli sami harcerzami, albo bardzo chcieli być, teraz posyłają swoje dzieci, wiedząc, że to harcerstwo jednak ma moc, bo nie jesteśmy tylko organizacją, która zapełnia ten czas po szkole, tylko faktycznie jesteśmy organizacją wychowawczą. Czyli ta tradycja jest tym, co jednak pomaga. Tak, jak najbardziej. A nie powoduje, że harcerze to coś staromodnego i niedobrego? Nie. Rodzice wielokrotnie mówią, że wspominają ten czas bycia harcerzami jako wspaniałe czasy i chcą, żeby te dzieci ich też przeżyły takie właśnie momenty, ten strach na warcie, jakieś wycieczki wspólne, także to naprawdę mają bardzo dużo wspomnień, dobrych wspomnień i fajnie, że posyłają swoje dzieci i chcą, żeby oni to samo przeżyli. Tak, na pewno tak jest. Tak jak rodzice sportowców posyłają dzieci na zajęcia sportowe, rodzice artystów na warsztaty artystyczne, tak samo chyba znajdzie się zawsze tyle harcerzy. A jak liczna jest nasza komenda chówca? Czy to jest taka średnia liczebność jak na
miejscowość, jak na nasz region? No obecnie na takiej naszej ewidencji mamy 275 osób. To jest już dosyć spora grupa, bo w całej chorągwi gdańskiej mamy 20 chówców i mniej więcej jesteśmy w takiej średniej wielkości chówców. Także to nie jest najmniejszy, chociaż bywały czasy, że było nas prawie 5 tysięcy w Tczewie, także to były piękne. A jakie to były czasy? W latach 70. Koniec lat 70. harcerstwo wtedy miało bardzo dużą taką poparcie wszystkich i szkoły współpracowały bardzo intensywnie i każda szkoła chciała, żeby u nich była drużyna harcerska i wszelkie inne organizacje, zakłady pracy wspierały wtedy bardzo pracę drużyn harcerskich, więc wtedy naprawdę harcerstwo rosło i kwitło. Teraz chyba też jest wsparcie, ale konkurencja większa innych. Tak. Czy tak jest? Trochę można tak powiedzieć, bo oprócz harcerstwa mamy mnóstwo kółek zainteresowań w szkołach, czy chociażby sekcji sportowych. I wiadomo, że to też ciągnie dzieci, bo jest to atrakcyjne. Harcerstwo ma to wszystko w sobie, ale nie pokazujemy się aż tak na zewnątrz, tak mi się wydaje, z tym, co robimy, czy to żeglarstwo, czy właśnie artystyczne rzeczy, bo to wszystko mamy. Ale chyba czasem nie udaje nam się tego niestety przekazać dalej. Czyli harcerstwo ma w sobie i przede wszystkim umiejętności takie samodzielne i przekazywanie pewnych wartości, bardzo ważnych w życiu każdego człowieka, ale też inne elementy, tak? Jak i sportowe czy artystyczne. Jak najbardziej. Czyli tak. Być harcerzem to być kimś wszechstronnym chyba. Tak, tego staramy się właśnie nauczyć, że nie zamykamy się na jeden kierunek, tylko próbujemy różnych nowych rzeczy i zachęcamy też tych starszych instruktorów i seniorów naszych do tego, żeby właśnie próbowali jeszcze w życiu zupełnie czegoś nowego. To jeszcze powiedzmy o chówcu, który istnieje 85 lat. Takie podstawowe informacje. To jest chówiec no, w zasadzie określony na teren powiatu całego. Tak. Ale macie drużynę chyba tylko w Tczewie, czy nie? No niestety nie udaje nam się gdzie indziej w innych miejscowościach na terenie powiatu założyć drużyny na razie, dlatego że no, potrzebni są do tego ludzie, którzy będą to prowadzić. A teraz wolontariat no, nie cieszy się zbyt dużym powodzeniem i to jednak jest bardzo dużo pracy. Pewnie przyjeżdżają dzieci na przykład z Pelplina, czy gdzieś spod tczewskich miejscowości na zajęcia tutaj właśnie do naszego miasta. W tych drużynach, które są już obejmują wiekiem gimnazjum i szkołę średnią, to właśnie mamy dzieci już z powiatu, nawet z Gniewu przyjeżdżają, także jest to naprawdę już taki bardziej obszar rozległy. Ale no niestety same jednostki tylko się w Tczewie mieszczą. Karolina, a ile jest tych drużyn i gdzie tak działają? No, ja wiem, że ich jest za dużo, żeby wymieniać każdą, ale mniej więcej i proszę podać przykłady. Mamy 16 jednostek, 16 drużyn, w tym jeden krąg instruktorów seniorów. Aktualnie działamy w prawie wszystkich szkołach na terenie miasta Tczewa. Co mogę powiedzieć? Mamy drużyny artystyczne, tak jak było wspomniane, jest to harcerska orkiestra Dęta. To są... też taka chyba rozpiętość wiekowa są pewnie zuchy. Tak. W orkiestrze no, są od tych najmłodszych do najstarszych, bo również seniorzy, którzy udzielają się w orkiestrze, no, gdzieś tam te lata swoje harcerstwa już przeżyli, mają po 50 lat służby instruktorskiej. Mamy również drużyny realizujące specjalność żeglarską. Mamy gromadę zuchową i drużynę wielopoziomową, która obejmuje aż do gimnazjum swoimi granicami dzieciaki. No i mamy drużyny takie lądowe, leśne można powiedzieć, które idą bardziej w stronę rozwoju takiego na ziemi, niekoniecznie na wodzie. A to są wędrówki, turystyka? Tak. No wędrówki, turystyka, czy to jakieś wypady, również gry planszówkowe, zajęcia artystyczne. Czasem się zdarzają jakieś zajęcia ze strzelania z ASG, bo tutaj też mamy fanatyków, którzy biegają po lesie z ASG, więc jakby przekrój tego, co robimy, jest ogromny. Od plastycznych, przez żeglarskie, do sportowych. O, to tego potrzeba naprawdę dużo instruktorów, wolontariuszy. Tak, to jest bardzo ważne, żeby właśnie dzieci, które przychodzą do nas na zajęcia, miały tą opiekę właściwą. I zasadą jest, że pracujemy z każdym dzieckiem indywidualnie, staramy się poznawać to dziecko i no to jest, jeśli mamy bardzo dużo dzieci w drużynie, a jest tylko jeden czy dwóch opiekunów, to jest bardzo ciężko wtedy złapać z tymi dziećmi kontakt i z nimi jakoś nawiązać taką łączność już taką bardziej zażyłą. Ja wiem i rozumiem, że harcerzem się
jest duszą, że jest się sercem harcerze, ale czy instruktorzy też są szkoleni, czy są organizowane jakieś takie specjalne dla nich pomocnicze działania? Tak, aby zostać instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, trzeba mieć ukończony kurs przewodnikowski, to jest nasz pierwszy stopień, przewodnik. No dalej mamy podharcmistrza i harcmistrza, czyli głębsze stopnie wtajemniczenia, ale żeby każdy ten stopień uzyskać i móc pełnić odpowiednie funkcje na szczeblach z naszej struktury, no trzeba ukończyć kursy. Mhm. No to wróćmy do Hufca w Tczewie. Jak ona ładnie wszystko gładko mówi, jestem pełen podziwu. Wróćmy do waszego Hufca w Tczewie. Siedziba jest niezmiennie tam, gdzie zawsze była? Oj nie. Oj nie, nasza siedziba zmieniała się. Kiedyś harcerze się z wiatrakiem kojarzyli, nie? Mocno. Tak, przez wiele lat właśnie było w wiatraku. Później zostaliśmy przeniesieni na ulicę Kopernika. Na Kopernika, tak. I później po wielu latach z powrotem tutaj, chyba w 80., żeby mnie okłamała, w 82 albo 83 wróciliśmy koło wiatraka. A były też jeszcze miejsca. To jest koło wiatraka teraz, tak? No, tak, tak, koło wiatraka, nie w samym wiatraku, tylko obok wiatraka. Były też jeszcze przy tak zwanym boisku szkolnym harcerskim na Czyżykowie, tak. I też na ulicy Czyżykowskiej. Też no stąd harcówka było, tak. Nazwa przecież tego tak, obiektu. Tak, tam jest harcówka właśnie tak zwana. I no, w wielu miejscach tak naprawdę, bo jednak no, dzieje naszego Hufca właśnie no, 85 są, lat. Tak, takie dosyć zawiłe. Jak jest z finansowaniem takiego Hufca? Czy macie jakieś majątki, czy są jakieś problemy? Czy też jak wszędzie jednak muszą tutaj mocno dokładać rodzice? Jak to jest? No, niewygodny temat, no ale też trzeba się z tym dlaczego zderzyć, prawda? Teraz trzeba mówić o finansowaniu, bo no niestety pieniądze jednak są bardzo istotne w działaniu kogokolwiek, jakiejkolwiek grupy. Nie da się po prostu z kartką no papieru i z długopisem mówiliśmy o żeglarstwie, mówiliśmy o harcerskiej orkiestrze dętej, a przecież instrumenty, przecież łodzie, żaglówki, osprzęt, to wszystko kosztuje, wyjazdy i tak dalej, i tak dalej. Tak, tutaj no, przede wszystkim mamy no, swój majątek, ale on nie zarabia na nas, tylko jest dla nas bardzo istotny, bo jest nasz hangar nad Wisłą, na ulicy Nadbrzeżnej i tam mamy nasz magazyn naszego sprzętu żeglarskiego, tam mamy miejsce na to, żeby właśnie te nasze łódki remontować, przekładać, układać odpowiednio, żeby je dobrze tam przechować na następny. Wasz sprzęt taki wędrowny też jest? Nie, nasz wędrowny sprzęt mamy właśnie tutaj koło wiatraka, mamy no część tego budynku tak jest magazynem, a część jest naszą siedzibą do przyjmowania i do różnych zajęć. Także mamy tak naprawdę dwa magazyny, taki żeglarski i taki ogólny Hufca, także jest to zgromadzone. A to finansowanie to raczej w oparciu o jakieś składki? Tak, są składki harcerskie, każdy członek ZHP musi wpłacać składkę członkowską, która jest oczywiście częściowo podzielona. Trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy w strukturach również międzynarodowych organizacji skautowych. Tak. Tam również odprowadzamy składki jako my harcerze. I tutaj duża część jest finansowana właśnie ze składek. Staramy się również o różne dotacje z Urzędu Miasta, z Urzędu Gminy. Bierzemy udział w różnych zbiórkach, które nam pomagają zachęcić do tego, żeby nam przekazywali ludzie pieniądze. Przede wszystkim 1% również wspomaga nas bardzo dużo w naszych działalnościach, bo mamy dużo chętnych osób do oddania tego 1% właśnie na działanie ZHP. Zwolennicy harcerzy pamiętają, tak, żeby przekazać 1%. Na Tczewski Hufiec bezpośrednio to można? Tak, tak, bezpośrednio na Hufiec i na każdą jednostkę, nawet wręcz na każdą drużynę oddzielnie można przekazać pieniądze. A ja Karolinę jeszcze zapytam o takie wydarzenia, o taki kalendarz roczny działań właśnie Hufca Tczewskiego. Wiadomo, że to jest też taka praca tydzień w tydzień, że to jest taka praca przede wszystkim, zajęcia ciągłe się odbywają, ale są pewne, na które harcerze czekają, na przykład na wakacje, albo no może na jakieś inne wydarzenia, sprawy. Tak w okresie roku, co można byłoby wymienić? Jakieś rajdy specjalne? Tak, to może zaczynając od tych wakacji. Co roku organizujemy obóz letni dla naszych harcerzy, ale również dla osób spoza harcerstwa, którzy chcą poczuć tego ducha w trakcie wakacji. A tak może już miesiącami, we wrześniu bądź w październiku, na przełomie mamy zawsze start Hufca, czyli takie rozpoczęcie naszego roku harcerskiego dla wszystkich drużyn.
ze sztandarowych imprez myślę, że jest jeszcze Betlejemskie Światełko Pokoju, przekazywane przez harcerzy, i Rajd Kociewie, który odbywa się październik bądź listopad, zależy od pogody i terminów wolnych. Więc to jest takie sztandarowa nasza impreza, którą robi tylko i wyłącznie Hufiec Tczew. Co jeszcze mamy? W styczniu włączamy się w działanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od kilku lat organizujemy u siebie w Hufcu sztab harcerski. Dalej, DMB. Tak, mamy Dzień Myśli Braterskiej, czyli taki najważniejszy dzień dla naszych harcerzy, 22 lutego. I w okolicach tej daty zawsze staramy się zorganizować biwak dla wszystkich harcerzy z Hufca, żeby poczuli tą braterskość i to, że jesteśmy ze sobą razem. Widać was na wszelkiego rodzaju wydarzeniach patriotycznych w naszym mieście. Tak, jest to jeden z elementów wychowawczych. Teraz dodam jako dziennikarz, że naprawdę harcerze są zawsze. No to jest element wychowania patriotycznego, bo młodzież musi rozumieć, dlaczego odbywają się te uroczystości. Tłumaczymy, po co i dlaczego jesteśmy tam. I no, świadczymy o tym, że ten patriotyzm dla nas jest nadal bardzo ważny. Mhm. To Karolino, Renato, to może na zakończenie naszej rozmowy zaproście na jak tylko potraficie, żeby coraz więcej tych harcerzy i harcerek w Tczewie było. No i przypomnijcie, że to 85-lecie to w tym roku. Tak, w tym roku 85 lat. Jesteśmy bardzo taką miłą i sympatyczną osobą, która zachęca, bardzo przytula wszystkich serdecznie. Chcemy, żeby do nas przychodzili wszyscy od 6 roku życia do 70 plus, a nawet 80 plus. Także mamy dla każdej osoby jakąś ofertę do działania w naszych organizacji. Macie swoją stronę internetową, gdzie tam wszelkie jakby szczegóły, każdą drużynę można gdzieś tam napotkać na ślady i po prostu też drogą internetową różnego rodzaju informacji się dowiedzieć, prawda? Jak tak, najbardziej. Na stronie, na Facebooku jeszcze też mamy Hufcowy Facebook. Wiele drużyn ma swoje Facebooki, więc też tam chętnie dzielą się swoimi właśnie działaniami, co na każdej zbiórce się odbywa. No, a że jest tych drużyn, różnych grup, kilkanaście, prawie 20, no to dla każdego coś się znajdzie, drodzy Państwo. Odsyłam jeszcze raz do Hufca ZHP Tczew, do strony internetowej i na wszelkiego rodzaju zajęcia, które są praktycznie w każdym miejscu Tczewa, w każdej dzielnicy, przy każdej szkole. A paniom już dzisiaj dziękuję, przepraszam, wam już dzisiaj dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gośćmi byli dzisiaj Renata Zapart-Kornas oraz Karolina Kornes.